Rozpoczynamy tą kampanię. Tak, gra się jakoś nie codziennie rozpoczyna, bo to zupełnie, czyli najpierw, w ogóle najpierw przy setupie te żetony są dostępne, przygotowanych ofensyw. Dałem je tutaj 17 armii, 1 pancernej też armii. Pozwalają rzucić dwoma kostkami na jakiś atak. No i tutaj niecodziennie się zaczyna, bo od posiłków. Posiłków Niemcy nie mają w pierwszej turze, ale mają uzupełnienia. Więc mogę uzupełnić dwie jednostki. No i tu jest taki dobry kandydat. Tutaj 14. Dywizja Pancerna w Stalino. Dostają uzupełnienie. Do wyboru są uzupełnienia. To jest tutaj sta belki, czyli tu jest jedno pancerno, jedna piechota. Dlaczego to? Bo to jest idealny kandydat, bo w pierwszym ruchu Niemcy mają strategiczne tylko dwa punkty ruchu, więc on nigdzie nie dojdzie do żadnego kombatu, więc jest naturalny kandydat według mnie. I drugi, tutaj są dobrzy kandydaci, bo to są pancerna kolejna 23. dywizja, ale teraz mamy piechotę do wydania. Stam tutaj, bo nie będę atakował na tej linii. Będę tutaj próbował się przebijać na razie, więc ta piechota też dostaje uzupełnienie. Stosik robi. No i teraz są jeszcze punkty uzupełnienia, czyli dwa. Niemiec sobie kupuje dwa supply pointy. Coś takiego. A gdzie to może wykorzystać? Może spróbować dać tutaj, bo na pewno tu otworzy przy pomocy przygotowania artyleryjskiego ten front. Więc można dać tutaj, lub można dać tutaj na te zmagania bardziej statyczne. Mi się wydaje, że bardziej te statyczne tu się przydadzą. Przykład przyjdzie ten supply point, przyjedzie stąd i właśnie nie wiem, może tak. Na razie zostawmy w tej strefie X2 przyjdą. No i mają 5 punktów ruchu, mogą się ruszyć gdzieś. To zobaczymy za chwilę. I teraz no właśnie fala za ruchu. Więc zrobię ten ruch strategiczny i wrócę z ustalonymi kombatami. Więc za chwilę się widzimy. No i jesteśmy po ruchach przetasowania, odrobne na froncie przetasowania były. I kombaty wyznaczyłem. Czyli zaczynamy tutaj ofensywę na południowy wschód od Stalina, na zachód od Rostowa, tutaj przy tutaj Morzu Azowskim. Próbujemy się przebić, znaczy Niemcy próbują się przebić z Rostowa 4 do 1 przy pomocy Luftwaffe i żetonu, który im zapewnia podwójny rzut kostką, czy podwójny, dwoma kostkami, czyli 4 do 1 i dwie kosteczki. Wybierają lepszy wynik. Piąteczka oczywiście, bo jedynki nie chcemy. 4 do 1. To jest D1 Advance 3. Czyli tak. Kto wybiera D1, to znaczy, że Defender sobie wybiera to. On chce, że tą piechotę pojedynczą. Też nie, może nie chcę. Tą piechotę tutaj zawsze jest jakiś freestag, może do kogoś dołączyć. I uciekają 3 heksy. Raz, dwa, trzy, strona Rostowa. Cofują się sobie, nie dostają dyskrapta. Proszę tak. No i co Niemcy mogą? To było na żółtej, więc oni nie mogli zrobić zdeterminowanej obrony, nie kwalifikowali się. Więc tylko mogli zdesperowaną obronę, ale jeszcze nie mogą, Stalin nie rozkazał. Dobra.
I teraz trzy pola to jest raz. Robimy może grupę taką szturmową. O, to jest to raz. Czy atakujemy tych na 7? To słaby atak byłoby. 1 do 1, 2 do 1 z samolotem. To może tylko takiego adwensa zrobię. Ci zostaną tu w zombondzie. Możemy próbować ich obkrążyć. Tutaj wejść. No ale to jest przejście, dobra. To jeszcze mamy dywizję. Chyba, że może wycofam jednego tutaj, a tak. Samolot za nim pójdzie. Dobra, to jest pierwszy atak. Drugi jest analogiczny, tylko na 3 do 1. Pierwsza armia pancerna próbuje przebić tą obronę. Zamknąć, przejść w stronę Doniecka, rzeki i może jakoś próbować coś pokrążyć. Więc znowu żetonik i lub dwa te na 3 do 1 tym razem. Szósteczka. Opłacało się. To jest też ten sam wynik wybieram, D1. No i sobie co wybiera, co to może stracić. Czołgi nie chce stracić dywizję. Na żółtej nie może zrobić desperowanej obrony. No tak, jeszcze nie może. Ale może zrobić z tej zwykłej. Zdeterminowanej nie może, więc musi uciekać. Raz. Dwa. I też dostają dyskropka. No i tutaj grupę szturmową robimy tak. Raz. No na dużo nie pójdzie. To tak będzie. Dwa, trzy. I ten momencik. I tak by. Piechota nie może 3. No tak, raz, dwa. W dowolnym kierunku, to nie robię grupy szturmowej. Czyli tak, raz, dwa tu. Raz, dwa. I raz, tak. Chociaż mógłbym zrobić tu, ale może bym je atakował. Dobra, na razie tak zostawiamy. No i tu jest jeszcze żeton. I rezerwy, czyli mogę jeszcze z tym zrobić Advance After Combat po kombatach wszystkich, no to żeby zrobić już teraz, żeby nie zapomnieć. Tutaj samolot. I on zrobi dwa pola, raz, dwa. Też mógłby wejść. Mógłby wejść jeszcze tutaj do obrony, o tutaj, tak. Ci grenadierzy, 8.60. Dywizja grenadierów pancernych. Dobra, idziemy dalej. Teraz 6. Armia Paulusa. Tu przecina front. Na 5 do 1 z rezerwami. Są dwa żetony rezerw. Więc tu atakują. I tu wsparcie artylerii, już bez Luftwaffe, tylko wsparcie artylerii. Udało się duży stosunek uzyskać. Więc tylko jedną kostką. Dwójeczka na 5 do 1 to jest TRX, czyli wymiana. I Advance 2, tak, czyli Sowiet nie może nigdzie uciec, bo jest na żółtym. DRX to znaczy, że obydwie strony wybierają sobie stratę. Niemiec woli sobie czołgi zniszczyć. A Sowiet wybierze jakąś elitarną, taką dziesiątkę.
Mam sobie tu się ucieknąć. To jest DRX 2. A raz, dwa, dostaję skrapta. No i pancerniacy, co tworzą grupę, nie? Czy im się opłaca to zrobić? Nie masz czego. Więc tak, no na pewno tu... z tej siódemki. A czy nie wiem, czy oni byli tu, zapomniałem. Dobra, nie zostaną tu. Coś tu było pusto. Tak było chyba. No i dobrze, no to tu jest pierwszy punkt ruchu, drugi to jest tu. Reszta adwansuje tu. Tu może zostanie i tu mamy dwa punkty ruchu. Raz, dwa. I Chorwaci. Teraz to po dwie pojedyncze się traktuje jako jedna jednostka. I tak. Adwans. To jest tyle tego ataku. Tu mogłem pójść się zaatakować na dwa do jednego, na trzy do jednego, ale to nie udało się z kolejnymi stratami, więc może na razie poczekam. I od razu front sforsowano. No i tutaj jest wielki galimatias, wszystkie 4 do 1. Z tego co wiem, to tak, na przykład ten dołącza do tego walkiet i do tego, tak chyba to ustawiłem, więc tak, więc te 4 do 1. To jest z artylerią. Najpierw spatrzmy tą walkę. Czy to jest druga armia z czwartą panterną. Przebijają się na 4. A1 D1, czyli po razie i uciekają Sowieci. Sowieci to sobie wybiorą tego, wolą. I uciekają. Raz, dwa. Tak, diskrupta. Dwa. To było 4 wyleciało, tak? Tak. Nie, moment. A1, D1. Tak. I advance 2. Czyli robimy grupę, która nic nie zrobi. To może zrobię tak, raz, dwa, tu atakowali, więc tu raz muszę się zatrzymać, raz, dwa, dam jakieś czołgi, raz, dwa, i ci. Tak. Idą tu z czołgami. Raz, dwa. Raz, dwa. Może bez czołgów. Z piechotą. Tak, o tak. Trochę tu namieszałem. Dobra, dalej nie można. Teraz ten jest do tego kombatu z tutaj. Więc tą drugą czwórkę. Teraz patrzę. Czyli tutaj głównie czwarta pancerna armia ze wsparciem swoich. Czy mogą adwansować? A, dobra. Ze wsparciem artylerii tu atakują. I a, to jest z tym znacznikiem. To będzie 4 do 1. Trójeczka. DRX, czyli każdy sobie po razie daje. Czyli tak, nie wiem co wybiera tego. Strat. Uciekają sobie ci dwa pola.
Raz, dwa. Może uciekmy tutaj na dyskraptę. No i Niemcy adwersują. Raz, dwa. Raz, dwa. Dwa. I ci z góry też atakowali to, więc się rozdzielą. Tak, raz, dwa. I tyle. No i teraz ostatni atak. Wszystko wiadomo tutaj. 4 do 1. Znowu. Jedynka. Czyli mogą zrobić odwrót, bo są na fortyfikacjach. Czyli na jakiej? No po prostu by nie mogli. Czy mogą zostać? No to mieli rozkać sobie ci zostać, to zostają tutaj, nie ma sporu. Więc rzucam kostką sowiecką jeszcze na zdeterminowaną obronę. Czyli to jest 1, 2, 3 fail, ale mają bez bonusu, bez niczego. Bo nie ma litarnej noski tutaj, są zdeterminowane. Więc się bronią, zdeterminowaną obronę 3. I to jest Other Fortification Fail, bez niczego, więc nie udało mi się uciekać. Dwa pola, raz, dwa. Raz, dwa, dostaję dyskrapta kolejnego. Bo to było tak. I Advance 2 mają Niemcy. Z Węgrzy wchodzą tu. Raz, dwa. Raz, dwa, Węgrzy, dwa. I czy to. Więc front pchnięty został, widzę, ale nie przebity tutaj. Jest sporo jeszcze pracy chyba na tym odcinku dla Niemców, no bo linia jest jakaś utrzymana. Przepchnęli z jakimiś stratami, ale nic poważnego. Peszek w kostkach. No i tyle. No i teraz porządkowanie. Porządkowanie tak. Niemcy mogą zdjąć znaczniki uzupełnień. Czyli ci jeszcze tu pod Charkowem. Pod Stalinem. Dywizja pancerna została uzupełniona. Diskrapty jakiś Niemiec chyba nie miał, bo nie ruszał się za dużo, tak? Więc to jest wszystko. I teraz Supply Face. Recovery, teraz Supply Face. I tutaj jest ruch kolejki. Naprawiają tory na wąskie. Raz, dwa. Cztery takie znaczniki mogą ruszyć. To jest jeden. Gdzie jeszcze mogą? Tutaj. Raz, dwa. To jest wszystko, co ja widzę. Tak, to już ten nie może być ruszony tutaj. Ok. No bo tutaj jest strefa sowiecka, więc tyle naprawiania na normalne tory. Nie to większe, nie szerokie. Sapli jest oczywiście, rezolacji nie ma żadnej. I jedynie co, ostatnie co mogą Niemcy zrobić, to flipnąć te, zużyć zaopatrzenie, żeby odświeżyć sobie artylerię HQ jako dodatkowy support przy kolejnych ofensywach lub obronach. Tak, to jest wszystko co Niemcy mogą zrobić w tej turze, więc teraz tura nie sowiecka, więc przechodzimy do wykonania rozkazów, czyli kontrataków, nie sowieckich. Ok, no to co zrobił Sowiet? Sowiet, roztropny komunista, buduje forty na Woronerzu. Boi się, że
Jednak Odperona nie wytrzyma. Zrobił tutaj taktyczne przegrupowanie. Przesunął się o jedno pole. Parę pól, żeby odetchnąć i przystąpić do kontrataku. Jak to komuniści pewnie myśleli, tutaj trzymają linię. Jedyny sukces, jedyny kontratak przeprowadzili tu na południowym wschodnim froncie. Tutaj gwardyjskie jednostki plus korpusy pancerne dopchnęły tutaj Chorwatów i ich sprzymierzeńców Niemców z wielkimi stratami po obydwu stronach. No i próbują tu naciskają na te piechoty, obkrążając piechoty. Tu są czy coś jeszcze jest? Nie, to są dywizje pancerne. Więc się też narażają na jakiś kontratak ze strony Niemców. No i reszcie na froncie jest bez zmian. Parę nowych jednostek przesłane tutaj na front do Rostowa i Podrostów. Tutaj, żeby zabezpieczyć ten wyłom na południe. Na południowym froncie przy Rostowie. No i tyle to jest z sowieckich ruchów, więc teraz będzie druga tura niemiecka. To teraz druga tura niemiecka, czyli jest lipiec, początek wakacji. No nie wiem, czy lubią widzę z przytupem rozpocząć wakacje, więc sytuacja tak uzupełnienia piechota, jako posiłki dowództwo drugiej węgierskiej armii, batalion czołgów, sztugów i dowództwo 8 włoskiej armii i 16 dywizji pancerna, tutaj ją dałem. To są posiłki, uzupełnienia tutaj grenadierów uzupełniłem pancernych. Tak. I tutaj piechotę jedną pod Tarnogrodem rogiem, Tarnorogiem. Do pełnej wartości. Była niepełna. Więc uzupełnienia przyszły. No i teraz Niemiec wyda jeszcze punkty, sobie wydał tak na żeton. Tylko muszę go przestawić, bo on nie jest jeszcze aktywny. Dopiero w następnej turze na 17 armię. I przekręciłem sobie tutaj zaopatrzenie. Dostarczono zostały do 4 armii pancernej przez kolej. Więc zostało przekręcone. Będzie mogło wspierać znowu atakami swoimi artylerią w tej turze. Więc to jest koniec przygotowań niemieckich. To teraz movement. Zrobię movement i zobaczymy się na kombatach. No to tura druga niemiecka. Ataki rozdysponowane tutaj. Atakują dywizje pancerne. Na 7-1 ze wsparciem lotnictwa. Na rosyjskie czołgi, 7 do ataków, do obrony, bonusu nie ma, wyliczyłem 7-1. No to rzut, tabeleczkę tutaj położę, żeby było wiadomo. I to, rzut, pyk. O nie, jedynka, to jest A1-1, czyli po stracie. Czyli tak. Tu muszę coś wybrać sobie. No ja wybiorę jakiś Rumunów może. Tak. Niech im będzie. I Sowiet pewnie sobie by stracił piechotę. Tak? Nie czołgi. Tak? Nie wiem. Piechotę pewnie by sobie stracił. Dobra. I teraz... Raczej piechotę. Musi się wycofać. Stąd dwa pola. Gdzie się wycofujesz? No to ty mi się wycofam tu chyba gdzieś. Dwa, dobra. I teraz ja robię taką grupę szturmową. Zobacz. Tych. I tych. No kurde. I tych. Czyli mam to ataku 10, 16 plus 7. 23, tak? No. Mogę zaatakować albo tu. Jest 9 lub 7 tu. Czy byłoby
3 do 1, minus fortyfikacja na 2 do 1, ale plus Luftwaffe to jest 3 do 1. To wezmę, zaatakuję tych jeszcze raz na 3 do 1. Teraz potrzebuję duży wynik. O, jest szósteczka. Czyli D1, czyli tak, coś stracić musisz. Wybieraj. Czy takiego pojedynczego, czy takiego. To chyba piechotę uszkodź. Dobra. I musisz uciekać tym dwa pola. Trzy nawet. Trzy pola. Poczekaj, ci dostanę jeszcze dyskrupta. I tym trzy pola musisz. Możesz przez moją strefę jedno pole, czyli tu możesz wejść. Czyli raz i nie wiem, dwa, trzy. Rób raz, dwa, trzy, gdzie tam chcesz. To zrobię raz, dwa, trzy. I dyskrupta połóż tutaj. Dobra. I to jest mój koniec advansu. A mogę tutaj przejść tutaj, jeżeli chcę. Jeżeli nie, to nie chcę. I tu jeszcze mam advansa, to zrobię tak. Dobra. To jest jeden kombat rozwiązany. Teraz tutaj ona od Stalina. Ci wszyscy Włosi atakują ze wsparciem artylerii na 4 do 1. I tutaj też grenadierzy pancerni, włoskie czołgi i trójeczka, 4 do 1, trójeczka to jest co? O nie, DRX, to najgorsze, to dla mnie może być, bo jest, wybieramy sobie na zmianę straty, czyli ja tobie wybieram, nie mam nic innego wyboru do piechoty, a ty możesz sobie wybrać. Możesz tak, możesz grenadierów, pancerną, ale nie elitkę. Pancerną elitkę możesz wybrać, no, to najlepiej. No to chyba to. No i teraz tak, musimy pozostałości wziąć po niej. Bo ona jest już, to jest drugi, trzeci step. I zobacz, coś takiego robię, że tu daję tą. Tą idzie na pozycję A i wiemy, że to jest A pozostałości po tej dywizji pancernej. Zostało. Tutaj była chyba, nie? No. I teraz musisz wycofać się o dwa pola. Nie możesz się bronić tu zaterminowanie, więc tym zestawem o dwa pola się musisz wycofać i discrapta. Dobra. Ja mogę robić grupę szturmową. 6, 7. To jest ile? 13. 13. I plus 6 to jest ile? 18, 19, 21, 22 do 8 to nie. Czyli to jest raz, robię tylko 2. Raz, 2. Bo tu raz, 2 i tymi zrobię tylko tu. Zostawię jakieś tutaj. Włochów. Nie, dobra. Ja mam nadzieję, że ty mnie tu nie będziesz chciał nikt atakować, bo to bez sensu było. Tak robię, dobra. Oj, flipnąłem ci. Ci coś tutaj chyba było flipnięte, czy nie? To nie było. Nie, to było, bo jest ta strzałka, że startuje uszkodzona, widzisz? Dobra. Okej, okay, i to jest rozwiązany kombat, więcej nie ma. I teraz tutaj. Kolejne 6 do 1, co to mnie, to co kontratakowałeś, jest atakowane teraz. Na 6 do 1. Więc zemsta. To moje dywizje pancerne i wsparcie Luftwaffe. Liczę na duży wynik. I jest szósteczka. No to pięknie, w końcu mi się udało coś. To było 6 do 1, DS. Tak. Czyli wybieram ci stratę. Co ty wziąłeś, ruskie czołgi czy te pancery? Ruskie czołgi. Ci go eliminuję. I musi się wycofać. O ile? O 4 aż. I na full retrycie. I biedno przez moje możesz wychodzić. Czyli tu możesz raz, dwa, trzy. 4 i dawaj full retreata.
a ja robię grupę szturmową i ja mam Advanced 4. Więc cię przełamałem dość mocno. Tylko gdzie to moje są, tak. Nie mam tu mocno dużo tych. Te dwa. Trzy. Już jedną piechotę, cztery. Czyli to jest jeden punkt ruchu. Przez rzekę nie będziemy atakować. A tych też nie wiem. No słabo z tym moim adwensem. Nie, może dobra. Raz tu, czyli bez piechoty zaatakuję. Czyli mam 7 i 7, to jest 14, 15, 16. Ty ile masz? 14, o Boże, 15, 16, 12 obrony. 5, 12. 12. O, czyli 1 do 1. Plus moja przewaga, bo mamy elitkę, to jest 2 do 1, plus te by były 3 do 1. No słabo tu. Zostawiam. Nie lecę dalej, muszę się zatrzymać, bo jestem w twoim wzroku. Atakowali ci i ci, czyli ci pójdą tu. Ci jeszcze raz, dwa. Moment, raz, dwa. Ten też się cofnie tu. I ten atakował. To on pójdzie tu. Dobra, dwa ostatnie. Tutaj najwięcej dywizji pancernych. Tu same dziesiątki, zobacz, elitarne i inne. No. Na 6 do 1 też potrzebuję. Dużo. O, no, ale nie ma. Dobrze. Po stracie, czyli każdy sobie wybiera. Wybierz sobie ty. To ja... O kurde. No to piechotę stracę. Dobra. I dawaj piechotę. I wycofuj się. Dwa. Dwa. I dyskrapta sobie weź. Dobra. Ja też stracę sobie piechotę. I idę też dwa pan pola. Tak, a to było na dziesiątkę. Mogę tu spróbować atakować albo tu. I tu jest 8, a ja mam 7 i 10, 17. Czyli brakuje do 16, 2. A nie, to jest 16, to 2 do 1, 3 do 1 by było. Nie, to nie będę, to ja nie będę atakował. Idę, tylko adwensa robię. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz. Raz. I zdobyłem pierwszy swój VP punkt. To możesz mi przestawić na VP tam. Zdobyłem stary oskoł. Znowu zniszczył. Stary oskoł. Jest zdobyty. Proszę. Dobra. I ostatni atak. Tutaj tymi dwoma na 6 do 1. Bo tu miałeś mało obrony, tylko 2, 7, ale miałem przewagę czołgową i miałem chyba tam 30 ileś tam było. Tu mam 10, tu były dziesiątki gdzieś. 20, 36, mam 38. No kurde. Czyli 6 do 1 na ten heks. Dobra, może teraz będzie dobrze. Jest szósteczka, czyli DS-ik, czyli ja wybieram stratę. To był ten heks, nie? Tak. To tą pancerną ci wezmę. I uciekasz 4 na full retreacie. Dawaj full retreat. Tu stał, tak? Sobie taki? Tak. Dobra. Ja tu mogę grupę zrobię szturmową. Mam 4, tak, raz, 2, czekaj, tych,
No i będą ci cała. Raz. Czy tych atakować? Nie. Dwa. Idę tu. No i teraz atakuję tych. Trzy, sześć. 6, 7, 8. A ja mam. Tylko to będzie bez piechoty. Ja mam 10, 22. 22 do 8. To będzie 3 do 1. 3 do 1, no. 8, nie, 8, 16 to jest. 2 do 1. 2? 2. A no, faktycznie. No, 2 do 1 plus moja przewaga za elitę to jest 3-4 do 1. 4 do 1, atak przełomujący. A 4 do 1. Tutaj tych obkrążonych, zobacz, oni są nigdzie nie mogą wyjść, bo jest zogbunt. Tak? Tak, połączeni są tak, w takim trójkącie. To jest w tej grze takie klasyczne obkrążenie. 4 do 1, DR2. Czyli musisz się wycofać, ale się nie możesz wycofać. Bo jesteś obkrężony, więc możesz zrobić tylko zdesperowaną obronę. Czyli tu jest tabelka. 1-4 to są fejle, czyli nie udaje się. 5-6 udaje ci się. Czyli weź kosteczkę. I teraz bonusów. To nie są elitarne jednostki, są zwykłe. I nie było na żółtej, więc bonusów nie masz. I musisz wybrać jednostkę, która się najpierw broni. No to powiedzmy, że ta. No to ta i rzucaj. Musisz 5-6 wyrzucić. Cztery. Czyli fail. Zniszczona. Teraz kolejna się broni. Ta. Fail. Jedynka. Ostatni. Czwórka, fajnie. Nieudane. Obkrążenie. I to było tak. Raz, dwa, to było trzy. To wejdę tu i cztery przejdę tutaj, tak. Dobra, i tymi mam dwa dwęsa. Raz, dwa, raz, dwa. No i to jest wszystko, co zrobiłem. I więcej ataków Niemiec nie ma. Więc przechodzimy teraz do recovery, czyli zdejmę żetoniki Disrupta i uzupełnień. Tu miałem jeden i jeden po tym kontrataku. Proszę schowaj. Tutaj. Więcej tutaj chyba nie było Disruptów, a jeszcze tu jest ten uzupełniający. I teraz supli, czyli tak, ruszam kolejkę. Tu kolejka może się ruszyć. O, jedno pole. Wcześniej się ruszyło dwa, teraz jeden tu nie może, bo jest twoja strefa, więc ona się tu robi. Strefa sowiecka i... O, ratuj. Mówiłem ratuj. Tu. Coś zamieszałem. Dobra, i teraz tu kolejka też się nie może ruszyć, bo są twoje czołgi. To są twoje czołgi, więc nie mam, nie mogę strefy zrobić i tyle. No to jest, w supply'u są wszyscy. Flipować mogę jednostki, które dostarczyłem w supply, ale nie mam żadnego supply na mapie. Więc to jest koniec. Tak, to jest koniec fazy drugiej tury niemieckiej. No i teraz będzie sowiecka. Ok, to zadania na Sowieta. Po tej ataku niemieckim, co Sowiet zrobi? Tak, co komuniści tu zrobią? Brański front. Nic nie zdziałał, żeby zapobiec temu. Czyli zostaje zwolniony, zdemisjonowany do Moskwy, jedzie na swoją ostatnią podróż. Trzeba nas zastąpić nowym dowództwą. Południowo-wschodni front. Próbowali atakować. Skutecznie zatrzymali ofensywę, więc dostaje drugą szansę.
tamten czas w Brańskim froncie tutaj obkrążyli jego siły i zostały zniszczone piechoty. 30 tysięcy ludzi się wzięło do niewoli. No i tutaj mówią o zdecydowanych akcjach na tym froncie pod Rostowem. Nie można dopuścić, żeby Rostow wpadł w niemieckie ręce. Tak Sowieci nakreślają swój plan i nowe dowództwa, dowództwo nowe z południowo nakreśla plan tak jak Jacek Moch. Linię obrony na Donie ustawić. Już zaczął jakiś komunista wcześniej tutaj budować ludem pracującym Woronerza ten fortyfikację i zakreślał stalik palcem tu po tej linii kolejowej. Mówi utrzymać tą linię kolejową. Tak, nakreślają front na najbliższe rozkazy, najbliższe tygodnie czy dni. No i tutaj oczywiście ustawić linię na tej rzece. Linia bez zmian, fortyfikacje. I tutaj tak samo bez zmian chcą zostawić. Został jeszcze Woronerz tutaj. No co, najlepiej to by puszcząć Niemców z powrotem za rzekę. Za tą małą. Co to jest? Mius, za rzekę Mius. No ale nie wiem, czy się da, jadą Niemcy tak łatwo to zrobić, więc określają Sowieci, żeby tutaj zatrzymać tak na linii Woronerz, Rostów, Krasny, Luch, wojska nieprzyjaciela. Takie rozkazy zostają na pierwsze tygodnie, więc bronić się mają. A Niemcy bez zmian. Celem kolejnych tutaj dywizji pancernych zgodnie z napisanym jest Woronerz zdobyć, Oskoł Stary, Rostow i wsi Millerów, czyli aż tutaj. Tylko to jeszcze do piątej tury, że jest 4 tury mają Niemcy, więc zobaczymy co wyjdzie z tego. To taki sytuacyjny raport. Tak to z góry mniej więcej wygląda. Trochę nieostre. I zobaczymy się po ruchach Sowieców. No i jesteśmy po ruchu Sowietów. Sowieci dostali, uwolnili pierwszą armię swoją rezerwową. Tutaj nie pamiętam, który to był numerek. To był 6. Armia Rezerwowa. Przesłali, część pojechała pod Rostow kolejką. O, tutaj. No, a reszta się z buta przemieszcza w stronę Woronerza, żeby zgodnie z rozkazami utworzyć linię obrony. Forty się budują. Sowieci się wycofują. Wycofali się z tego kotła, który tutaj się powstawał. No i próbują tu utrzymywać linię. I gdzie niegdzie kontratakować. Tutaj jest jeden atak na 3-1. Na piechotę jedną samotną i tutaj jeszcze 2-1, było 3-1, ale Luftwaffe zostało użyte do pomocy. Się bronią w Węgrzy czy w Rumunii? Rumunii, kawaleria rumuńska i piechota się bronią. To który na atak chcesz najpierw rozpatrzyć? No to ten może być? Od góry. Od góry, czyli ten, to piechotę atakujesz? Tak. Tutaj przy pomocy czołgów i dwóch dywizji piechoty na jedną dywizję piechoty, no to... Oraz z pomocą artylerii. I z pomocą artylerii, tak. Tutaj południowy teatr uruchomił swoje działa. No to dawaj, 3-1, rzut na tabelkę. Pokaż co wyszło, to ci powiem. Jedynka. To jest exchange. To w sumie czyli dobrze. Wybieramy. Ty mi i tak nie możesz nic wybrać poza tym. A ja wybieram tobie oczywiście czołgi. Ruskie czołgi do Berlina. I nic się tu nie stało, żadnych zmian na froncie nie ma. Wymiana ciosów. No i teraz tu 2-1 rzucaj.
tu wszyscy atakują ci naokoło, to tą... Piąteczka na 2 do 1 to może być coś dobrego dla ciebie. A1, D1, czyli każdy po stracie dostaje. No. Czyli tak. Ja pozostałości piechoty będę miał. Tak, bo nie mogę stracić Rumunów, póki mam Niemców jeszcze do tracenia. I ty sobie wybierz stratę. To są elitarne. To jest, piechota. Tak. Tego, ten żeton, a tu nie chcesz nic. To też czołgi. A, bo ja ty mi atakowałem. Może czołgi zostać. Nie, dobra, wolę to stracić. Dobra. Czołgów nie chcesz, no i jakby też te 34. I teraz ja muszę się wycofać albo zrobić zdeterminowaną obronę. Ale ja nie robię, bo ja tu nie mam... Nie mam czego bronić zdeterminowanie. Więc uciekam dwa pola. Raz, dwa. I dostaję Discrepta. Teraz ty masz Adwenca 2. No to nie no, zostanę, nie ma sensu tu. Możesz, ty, możesz się wycofać na przykład tu gdzieś. No, w sumie mogę. Bo został ci sam pojedynczy gostek. W sumie mogę tu się wycofać. Na bagna? Zdobrowana masz obradę. No. Dobrze, no. No i tak zostawiasz, tak? No tak. No to jest tyle. Teraz zróbmy szybkie... Recovery. Supli i recovery, czyli recovery tu sobie zmieniamy na Discrepta. To jeszcze tam pozmieniaj. Jeszcze. Tak. To były Discrepty, to zadaj mi. Chciałem. I jeszcze... Jest tutaj uzupełnienia, powiedz go. To tą kawalerię, tą uzupełniłeś sobie. Nie, tu. Okej, okay. I teraz jeszcze jest... Czy wszyscy, nie wiem, są w zaopatrzeniu? Tak. Tutaj ci są najbardziej... Ci byli, ale to jest 5 pól od drogi, więc spokojnie to jest droga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć jest. No. I reszta jest wszystko, nie ma żadnego obkrążenia, więc w miarę się porządnie, że tak powiem, wycofujesz na z góry patrzone pozycje. Czyli co, będzie teraz tura trzecia no. Niemiecka. No dobra, to zobaczymy się w turze trzeciej i po niej zobaczymy, co się będzie działo na froncie dalej. Trzecia tura, jesteśmy po niemieckim ruchu w tej chwili. Niemcy się dostawili i wyznaczyłem też od razu ataki. Większość jest tutaj na 5 do 1, 6 do 1. Tu jest jakiś krytyczny taki atak, próbuję, mogą zagrozić temu sztabowi niemieckiemu. To jest obkrążona jednostka. No i kolejny ataki 6 do 1 ze wsparciem artylerii. Tu też widać się raz, dwa, trzy. Cztery artylerie zostały użyte w tej turze, więc żeby to odtworzyć, te zasoby zużyte, to Niemcy będą potrzebowali 2,5 tury, więc dwie tury, można by powiedzieć, tak? Czyli jeżeli jest, teraz jest piąty, a skończymy 13, czyli tydzień, ponad tydzień na odtworzenie tych zasobów, które w tej chwili Niemcy użyją do tej ofensywy kolejnego dnia. Więc to też fajnie pokazuje i obrazuje problemy logistyczne, które Niemcy będą mieli w trakcie kampanii. No i jest to według mnie dobry aspekt pokazany w tej grze. Nie wiem jak bardzo realistyczny, ale jest dobrze, że to jest odzwierciedlone przynajmniej. I tu jest atak na tą, na to zgrupowanie, żeby stronę Rostowa wypełnić cel 17 armii. Tam armia nie użyła artylerii, zostało wili przy 6 do 1. Stawiam artylerię może tutaj na te fortyfikacje podrostowe. I dobrze, i co, może wyznaczymy kilka kluczowych kombatów, wszystkimi nie będę przynudzał. I zrobimy, i później będzie sowiecki ruch i chyba to będzie koniec tego odcinka. Bo chyba starczy na raz. Ok, no to zaraz po kombatach się zobaczymy. No to tak, najpierw zrobię ten kombat tutaj na 6 do 1 przy pomocy tej artylerii.
Uzyskałem i Luftwaffe, taki stosunek dobry 6 do 1. I próbuję później zdobyć, zaatakować ten dowództwo, zobacz, południowo-wschodniej armii. Okej, okay, no to co, rzucamy kosteczką. No to jedziemy. Dużo poproszę. 5 na 6 do 1 to jest DS. Czyli ja wybieram twoją stratę. Ja mam retreat aż 4. No dobra, co ci stracimy? Czołgi lub piechotę. To może te czołgi, bo jakoś tak fajnie wyglądają. Dobra. I uciekaj. 4. 4 aż. I full retreat. To weź sobie tam tego. I ja mam Advance'a 4, tak? Robię sobie grupę szturmową. Raz. Dwa. I jakąś piechotę, ale ona nie może tylko pojechać. Raz i dwa może. I zaatakuję tutaj. Zobacz tych. Nie. Czyli pancer na 10 plus Grossdeutschland 17 do 3. 4. To się nie liczy, jakie są samotni. Do 3, czyli 5 do 1, tak? 5. 5 do 1 i przewaga pancerza 5, 6, 7 do 1. No Boże. A, to jest to był jeden, drugi, czyli trzeci to jest? Jedynka. Piątka, czyli no DS. No i znowu DS, no i niszczysz mi. Ale to nie niszczy, to ucieka, nie? To ucieka. No. A, czy ja wybieram? A. No to ja wolę to zniszczyć, no. Ale to możesz sobie odkupić, nie? Cztery, kurwa, trita. Czyli to był... To był raz, dwa, trzy. Piechota nie może, nie liczyłem piechoty, bo tylko piechota może 2, 3 i tu może zaatakować, obkrążyć, zobacz jakie obkrężenie powstanie. O Boże. Kolejne jakieś dziwne. To jest 12, dobra, nie atakuję, bo to będzie 1 do 1, 2 do 1, 3 do 1 by było. Nie atakuję, dobra. I teraz ta piechota też atakowała, idzie raz, dwa. A ci staną tylko tu, dobra? To był jeden, a tak? Teraz rozważymy ten drugi tutaj. Dobra, teraz wykonam ten atak. Tutaj. Z tą pomocą tej artylerii. 20 do 1. 6 do 1 jest. Spróbuję teraz zamknąć. W kotle. O. Bardzo dobrze, 6 do 1, czyli tata DS. Ma jakieś... Cheaty. Cheaty na kostce niemieckiej. Cheaty na kostce niemieckiej. Obracam ci to, no i uciekaj. 4 znowu. No nie możesz zdeterminowanej obrony, nie możesz poświęcić się. O Boże. Raz, dwa, trzy, cztery. Dawaj, kurde, retrita. Ja tu miałem ponad 40 coś, nie? Dobra, i robię tak, tego, jakieś czołgi. Czy to jeszcze jakieś są fajne jednostki, nie ma. Czyli ten jeszcze idzie do tej grupy. Czyli tak było jeden, zaatakuję tu, tego gwardzistę. 6, 7, 8 plus 14, 22 do 3 to 7, 8, 9 do 1, czyli 7. Pojedynczy gwardzista 2 do 1. To jest wyeliminowany. Czyli to jest 2. Raz, dwa. Jeszcze mam dwa ruchy. Może trzy. I zaatakuję tu.
Ale bez Luftwaffe teraz 22 to było, nie? Tak. Do 10, do 12. Czyli to jest 1 do 1, 2 do 1. Nie, to zostawię. Obkrążenie, zostawię obkrążenie. Tak. Teraz ci mają jeszcze Advance'a. To zrobią tak. Raz, dwa. Raz, dwa. A ci domkną tu. No nieźle. Ok, dobra, zróbmy jeszcze tylko jeden atak na wizji. Resztę to będą do końca przepychające takie ataki, ale tutaj z podrostowym dość istotny według mnie. Bo tu będę w tym kierunku taka oto. Wszystko atakuje tego na 6 do 1 z wsparciem Luftwaffe. Wsparciem Luftwaffe, ale bez wsparcia artylerii. O. A1 DRX, bo to 6 do 1 było. Czyli wybieramy sobie straty. Najpierw ja sobie wybiorę. I teraz stracę ci jedno czołgi. A teraz ty sobie. A ja atakowałeś kim? Tymi dwoma? Tymi, no, stakami. Możesz mi tego stracić. Wikinga. Wikinga, albo tą 14 koncerną. Tą chcesz? Dasz 10. Czekaj. Tam nie ma takich dobrych. Dobra, to dawaj tą łóżkę. Z 14 pancerną. No. Dobra, ale musi się wycofać. Dwa pola. Discrapted, weź tak. Tego. Robisz sobie Discrapta. Ja mam tylko Advance'a 2. Czyli tu się za bardzo nie powiodło, więc nic nie zaatakuje. Więc ja zrobię tylko tak i tak i ty, bo oni atakowali gdzie tutaj, na ten heks, tak? Właśnie nie wiem, jak nie robię tego breakdown grupy, to nie wiem, czy Luftwaffe przechodzi, jak tu nie wchodzi, nie, zostawiam tak. No dobra. Tu się rozpanoszyłem. No dobra, to co, resztę poza kamerą zrobimy i się spotkamy za chwilę po atakach niemieckich. No. No i jesteśmy po atakach. Tu jest przełamanie w kierunku Woronerza dość duże. Wszystko jest tutaj sowieckie full retreacie, czyli wszystko dużo jest na full retreacie. I tutaj zwróćcie uwagę, jest kocioł tutaj pomiędzy tutaj z starym Oskolem jeszcze. Sowieci będą wyizolowani, ale to jeszcze w następnej turze będą się próbowali pewnie przebijać gdzieś tutaj jakąś pojedynczą piechotę, będą próbowali może zniszczyć, uwolnić się. No tutaj ciekawie się robi na tym odcinku. Tu na tym środkowym odcinku podstawowo jest mniej więcej spokój, tutaj nieudany atak chyba był pierwszej pancerny i jak pamiętacie tutaj pod Rostowem jest dość duże przełamanie, więc Sowieci muszą bronić tego Rostowu za wszelką, Rostowa za wszelką cenę, ale tu nowe posiłki przyleciały kolejką sowiecką tutaj i będą tutaj organizować się. No i tak wygląda ta koniec trzeciej tury dla Niemców, teraz jeszcze tura która jeszcze recovery i puścimy kolejkę, to za chwileczkę. No i te cztery kolejki się ruszają, naprawiają Niemcy, Niemcy tora, zaraz sprawdzę, raz, dwa, Niemcy tor. Przestawiają zniszczone tory lub na swoją szerokość europejskich, szerokość torów. Tutaj nie może ten tor ruszyć się. To tylko tak, tu może jedno pole wskoczyć i tutaj może zobaczyć, raz, dwa, czyli robią w stronę Tarnogrodu kolejkę. No i wszystko jest w supply'u, no i to jest koniec. To teraz zobaczymy się za chwilę w czasie sowieckiej tury. I jesteśmy po ruchu sowieckim. Sowieci się wycofują na z góry patrzone pozycje, uzbrajają Rostów,
próbują trzymać tą linię przed Rostowem. No i największa tragedia tu w centrum się stała. W zasadzie tutaj Sowieci się wycofali, przestali bronić walujki. I tutaj są obkrążeni mały kocioł. W poprzedniej turze tutaj dowództwo południowo-wschodniego armii zostało zniszczone. Generał został zabity, awansowany pośmiertnie z medalem Związku Radzieckiego, ale za to dowódca południowego teatru wściekły za niekompetencję jego. To nie potrafił tu utrzymać Niemców. No i nowe dowództwo Barańskiego Frontu próbuje tutaj dwoma korpusami plus kawalerią, czyli szybszymi związkami taktycznymi, zaatakować tą piechotę na 3-1, żeby tu zwolnić, próbować się z tego kotła pod Starym Oskołem wydostać się jak największej ilości dywizji. To są te niekompetencje poprzedniego dowódcą, jest już nowym. No i kolejna armia rezerwowa uruchomiona. Próbuje się tu dostać na linię frontu i kolejne fortyfikacje są robione. Więc to jest koniec ruchów sowieckich, więc tylko został jeden kombat do rozpatrzenia tutaj. I kończymy tą turę i ten odcinek. No, czyli będzie jeden rzut na 3-1. Może gdzieś to tak przestawię, żeby coś było widać. I szósteczka. No to się udał ten kontratak nowemu dowódcy. Na 3-1 to jest D1, czyli tak. Niemiec musi przyjąć stratę. Tej dywizji piechoty i musi się wycofać 3 pola. Wycofa się 1, 2, 3 i dostaje Discrapta. Teraz oni mają 3 adwensa. Się wycofują 1. Mogą się spróbować gdzieś zaatakować. Tu nie, bo to Luftwaffe im pomoże. Tu jest za dużo piechoty. Nie, no to się wycofują 1, 2, 3. 1, 2, 3. Raz, dwa, trzy. Ten samotny to... Może ten mu pomoże, tak. No i teraz ci to są po ofensywach rezerwowych. Mogą ruszyć się 2 pola jako rezerwy. 1, 2. Może tu. Oni są dyskryptowani. 1, 2. Ten nie pójdzie sobie tu. No, nie może wejść, to nie może, musi tutaj. Nie może wejść w strefę kontroli. To daje. Punkt zwycięstwa Niemcy stracili. Są nadal na 0. I ci będą robić jeszcze disengagement roll, czyli będą chcieli, nie atakowali, będą chcieli odpuścić. I 1-2 nieudanie, 3 jest step loss i mogą zrobić, i 4-5-6 udają się im. No to jedziemy. Czyli ten oddział mogę za wszystkich lub pojedynczo. To może pojedynczo, może za wszystkich, za ten hex. Rzucę cały. No, znowu szósteczka, no to się udało. Czyli mogą sobie uciec 2 pola. 1. No, że ta piechota przejdzie tu. 2. Tak.
No i tutaj cały hex jest może oddzielnie, tak, zmechanizowany, bo jest plus 1 do ucieczki. Do to jest 6, to się udało. Czyli raz. Czy ja muszę być w kombacie? Mogę być w kombacie chyba, tak. I teraz za ten hex bez modyfikatora. 4 też się udało. Raz, dwa. Raz, dwa. No jeszcze sprawdzę tylko zasadę w momentu, czy mogę rzeczywiście wejść do strefy kontroli. Wtedy bym jeszcze po... Ci jak byli tutaj, to mogę... No to tak zostaje. Czyli Niemcy muszą tutaj zaatakować, żeby to znowu obkrążyć. No dobrze. Zaraz zobaczymy. Czyli nic nie pisze, ale oni jeszcze muszą dostać dyskrapta, czyli trudniej będzie im się tutaj idę też zmobilizować. Więc teraz jest to był combat face as recovery, czyli zdejmujemy wszędzie dyskrapt, tylko tam gdzie są to musi być combat recovery tutaj w tym heksie. Full retreat na dyskrapta. To teraz zaraz zrobimy ten rzut sowiecki. Czyli to jest na 5-6 recoveruje się. Czy od góry lecimy na piechotę. Pyk, pierwszy, nic. Drugi, jednostka. No, udała się. Czyli ta piechota już jest recovery. I za czołg. Też nie. Czyli tylko piechota się zrobiła. No i co? I kończymy tą turę. Zdejmuję tylko żetoniki. Zmieniam dyskrepty na full retreata. Za chwilę się zobaczymy jeszcze ponownie. No i tak wygląda obraz bitwy po pierwszych trzech turach. Teraz czwarta tura będzie niemiecka. Kolej często dużo się nie ruszyła w niektórych miejscach. Rostów jest zagrożony. No i tutaj centralny środek jest według mnie bardziej zagrożony. Nie wiem, Sowieci próbują trzymać linię frontu, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. No i tu się bunkrują za Donem, za naturalną przeszkodą. No i dobrze, do zobaczenia w takim razie w następnej serii. Kolejne, mi się wydaje, 3 tury będą zagrane. W kolejnym odcinku serii. I zobaczymy, i też będzie w piątym odcinku, w piątej turze zobaczymy, jak wyjdzie z rozkazami, czyli na początku szóstej. Analizujemy, co wyszło z realizacją tych rozkazów. To dzięki za oglądanie, cześć.